Jeśli chcesz kupić monety do EA FC24 w szybki i bezpieczny sposób, u7buy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc na miejscu piątym sztuczka o nazwie Berbaspin. Oczywiście nazwa pochodzi od słynnego zawodnika Dimitara Berbatowa. Aby wykonać Berbaspina, wystarczy ruszyć prawą gałką do przodu i w lewo, bądź do przodu lub w prawo, w zależności oczywiście w którą stronę chcemy wyjść z tej sztuczki. I w ten sposób możemy uwolnić się od bramkarza bądź obrońców, zmienić kierunek biegu i w ten sposób strzelić brameczkę. Na miejscu czwartym sztuczka o nazwie Magidi Spin i również nazwa pochodzi od słynnego zawodnika Aidena Magidiego. Wykonanie Magidi Spina jest bardzo podobne do Berba Spina, z tym, że prawą gałkę kierujemy najpierw do dołu, a potem w lewo bądź w prawo, w zależności oczywiście w którą stronę chcemy wyjść z naszej sztuczki. Jeżeli chcemy wyjść w lewo, to klikamy prawą gałkę do tyłu i w lewo, a jeżeli w prawo, to analogicznie do tyłu i w prawo. I w ten sposób robimy Magidi Spina. Na trzecim miejscu będzie Elastico i Reverse Elastico. Aby zrobić Elastico, musimy poruszyć prawą gałką po takim półkolu o 180 stopni od prawej strony do lewej strony i w ten sposób właśnie robimy Elastico, a Reverse Elastico oczywiście odwrotnie, czyli od lewej strony do prawej, robiąc takie półkole o 180 stopni. Elastico, jak i Reverse Elastico wygląda jeszcze lepiej, gdy zatrzymamy się przed wykonaniem tej sztuczki i wtedy animacja jest jeszcze lepsza. Aby się zatrzymać w biegu, wystarczy wcisnąć przycisk L1 bądź LB na Xboxie. Na drugim miejscu sztuczka o nazwie Ball Roll Scoop Turn. Jest to sztuczka znana z poprzednich wersji FIFA. Aby wykonać Ball Roll Scoop Turn, musimy wykonać dwie sztuczki. Najpierw Ball Roll w jedną stronę, a następnie szybciutko Fake Shot w drugą stronę pod kątem 45 stopni. Czyli wykonujemy Ball Roll w jedną stronę i Scoop Turn w drugą stronę. Oczywiście analogicznie można to zrobić w drugą stronę, czyli Ball Roll w jedną stronę i następnie Scoop Turn w drugą. I na miejscu pierwszym sztuczka o nazwie Step Over, czyli przekładanka. Jest to sztuczka najczęściej używana przez prosów podczas wszystkich turniejów online i offline. Aby wykonać przekładankę, wystarczy ruszyć prawą gałką do przodu i zrobić ruch w lewo bądź w prawo o 90 stopni. W trakcie wykonywania animacji przekładanki możemy prawą gałką w każdym momencie ruszyć albo do przodu, albo w lewo, albo w prawo, żeby nadać kierunek wyjścia z przekładanki i dostać delikatny boost do tempa. Możemy to zrobić w każdym momencie, dopóki trwa animacja. Dzięki temu bardzo łatwo możemy ominąć obrońców i stworzyć sobie sytuację do strzelenia bramki. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym odcinku pokażę bardziej zaawansowane sztuczki, a na dzisiaj to będzie tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć.